Krzysztof Stanowski odchodzi z kanału sportowego i bardzo dobrze. Dla niego. Nie chcę się rozwodzić nad tym, kim jest Stanowski i co to jest kanał sportowy, co na to Borek, Pol, Smokowski czy Marcin Najman, ojciec chrzestny Freak Fightów, samozwańczy stworzyciel kanału sportowego, bokser, fighter, maskotka zakładów mięsnych. Ciszej tam, chwila nagrywam. Wolałbym skupić się na tym, co ta decyzja niesie za sobą i jak może ukształtować w najbliższej rzeczywistości przyszłość samego Krzysztofa Stanowskiego czy kanału sportowego. A że oba obiekty to dość rozpoznawalne i uznane już marki w polskiej przestrzeni internetowej i nie tylko, może to mieć też wpływ na innych. Nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego zapadła taka decyzja. Można przypuszczać, możemy dociekać, szczegółów szybko nie poznamy lub nigdy. Choć już z postów samego Stanowskiego możemy zrozumieć, że jednym z powodów mogły być rozbieżności dotyczące nie tylko kontentu, jaki zaczął tworzyć sam Krzysztof, a samego jego odbioru i popularności. Pan Krzysztof sam stwierdził, że biorąc pod lupę top 400 programów na kanale sportowym, 307 jest z jego udziałem, top 10 wszystkie są z jego udziałem, a pierwszym programem bez Krzysztofa to program Ogromdzie, na 19 miejscu na tej liście. Oczywiście to modny skrót myślowy, ale to właśnie ta dominacja pokazuje, jak bardzo osobowości i persona samego Krzysztofa Stanowskiego wybiła mocno cały kanał sportowy. Można zobaczyć w bardzo łatwy sposób, gdzie i mniej więcej Stanowski podjął decyzję, że dla niego kanał sportowy nie będzie tylko o sporcie, ale będzie też platformą do kreowania i kierowania swoich opinii na inne tematy. O, gdzieś tu. Albo tu. No lub tu. Ogólnie chodzi o powstanie dziennikarskiego zera. To on właśnie jako jedyny z całej czwórki zdecydował się na ten ruch. Zresztą reszta została w okopach na bezpiecznych miejscach. Reszta, która miała właściwie większe obiecie przed kamerą od samego Krzysztofa. No może poza Michałem Polem, ale i on miał swoje live'y i misje futbol w przeglądzie sportowym. Borek czy Smokowski wygodnie usiedli na kanapie, w fotelach i właściwie siedzą tam do dziś. Ach, te top anegdoty przy Barszczyku. I Barszczyk. Natomiast! Krzysztof natomiast postanowił zrobić coś innego. Coś innego, czyli wyjść ze swojej bańki. Nie mówię specjalnie o swojej strefie komfortu, bo to zwrot prosto od jakiegoś skrzywdzonego w dzieciństwie coacha życia. Rozwinął się, na pewno rozszerzył swoje zainteresowania, a przynajmniej zaczął je głośno artykułować. Próbuje. Wziął do współpracy ludzi rozpoznawalnych w świecie polityki, polskiego YouTube'a, a w samych hejtparkach, które prowadził, przeważali goście z szeroko rozumianego show biznesu, polityki, geopolityki, czy nawet nauki. To przyciąga widzów ze wszystkich stron. Podejmowanie bardziej lub mniej ważnych tematów, jak choćby ten o promowaniu przez niektóre media usług eskortowych, czy podejście naszego społeczeństwa do wspierania Ukrainy w pierwszych miesiącach, kiedy przybyło wielu uchodźców. Oczywiście było też wiele tematów z dupy i mniej ważnych, ale przeważnie zawsze to były tematy, które były właśnie szeroko komentowane w naszym społeczeństwie. I zanim napiszesz komentarz, bo Stanowski to atencja, już nie robi to dla wyświetleń. To nie wiem, czy dopiero teraz wyszedłeś ze swojej jaskini, czy Buxton przegryzł ci w 2001 kablen od modemu i nie miałeś internetu do dziś. Ale tak, większość twórców często tworzy o rzeczy znane i rozpoznawalne. Każdy z nas przesyłając zdjęcie swojej stopy publicznie ma gdzieś zakodowany gen atencji. Tak było od wieków, nie ma co z tym walczyć. Przed nami przyszłość, gdzie nie będzie lepiej. Czy będzie lepiej dla samego kanału sportowego? Na pewno nie będzie lepiej, jeśli chodzi o wyświetlenia. Opierając się tylko i wyłącznie o sportowe programy w naszym kraju, możemy zdobyć tylko pewną grupę odbiorców, która i tak jest dość kapryśna, bo zmienia się ona, jej liczba, w zależności od sukcesu w danej dziedzinie, od sezonowości rozgrywek czy wielkich sportowych imprez. Sam widzę to po kanale Dzieli Nas Piłka. Wiem, że jest pewien sufit, który prawdopodobnie nie zostanie nigdy przeskoczony. A zainteresowanie jest również zależne od tego, czy właśnie mecz rozgrywa reprezentacja, czy na przykład zwolnili kolejnego selekcjonera. A to zdarza się dość często u nas. Kanał sportowy mimo ugruntowanej pozycji nie może liczyć na wzrosty, dokładając do swojego składu kolejnej gadającej głowy z telewizji. Będą musieli zaproponować coś nowego, by zaangażować część swoich widzów. Czy meczyki.pl są zagrożeniem? Pod względem wyświetleń może jeszcze nie, ale na pewno mocno idą do góry. A pod względem merytorycznym ich rozmowy wydają się często dla widzów ciekawsze niż kolejne tyrady Wojtka Kowalczyka, czy wywody pana Mateusza o tym, gdzie dzwonił, co widział i ogólnie jak żyć. Mój Boże, aleś wiatrem rzeczywistości przywrócił mi pomnik młodzieńczych lat. Natomiast! A przecież gdzieś niedaleko stoi kanał Plus Sport, czy TVP Sport ze swoimi programami, czy choćby taki Gol.pl ze swoimi tetrykami, którzy mając również dość stałą i wierną bazę fanów, w zupełnie inny sposób, bardziej sarkastyczny, ale i barwny, rozprawiają o uniwersum polskiej piłki nożnej. Czy można inaczej mówić o piłce nożnej czy sporcie w Polsce? Można. Kanał sportowy wie, że stoi przed ważnym momentem i żadne ogłoszenie o tym, że it's fine, I'm fine, nie zmienią. Muszą i pewnie poradzą sobie po odejściu Krzysztofa Stanowskiego. Krzysztofa Stanowskiego czeka na razie próżnia.
Prawdopodobnie tak ma skonstruowaną umowę, ugodę, rozwód, nie wiem, że do końca stycznia 2024 ma obowiązek świadczenia pracy. A że z tego świadczenia prawdopodobnie kanał sportowy nie skorzysta, to Stanowski na razie jest w lekkim zawieszeniu. Zresztą już odlicza do końca. Ludzie, którzy uważają, że no teraz to Stanowski umrze jebanie z głodu, muszę zmartwić, bo wśród udziałowców KS-u nadal jest weszło należące do wspomnianego. Jak to sam Michał Pol wspomniał na swoim live'ie: idealne ponczusie są jak piersi młodych dziewczyn. Po prostu mieszczą się w jednym, mieszczą się w dłoni. Nie są zbyt twarde, nie są takie, prawda? Przede wszystkim nie są nasączone chemikaliami. A nie, to nie ten klip. Odszedł od nas Krzysiek Stanowski. Oczywiście, że to jego filmy wykręcały największą oglądalność. On rusza w swoją stronę, my ruszamy w swoją stronę. Gdzie przecież Stano dalej będzie udziałowcem kanału sportowego. Rzeczywiście, to prawda i będzie jakby czerpał wszelkie korzyści z bycia tym udziałowcem. No, nie zbiednieje. No ale kaszanka debilu, przecież Stanowski już występował w Weszło i jakoś się nie wybiło to wszystko, co robił. No nie, bo w Weszło było zazwyczaj o piłce, czy aferach w piłce. Teraz mówimy o innym Stanowskim. Poznawalny. Ludzie będą chcieli poznać opinie na różne tematy. Zresztą ludzie często czekają na opinie na różne tematy od różnych ludzi czy źródeł. Posłuchajcie. Najrozsądniejszym rozwiązaniem dla niego byłoby założenie nowego kanału, który mógłby firmować swoim nazwiskiem. Nazwiskiem znanym już w prawie całej Polsce. I robić to, co do tej pory. Czyli zajmować się tematami, które grzeją społeczeństwo. Prawdopodobnie zaprosi do współpracy Roberta Mazurka, prawdopodobnie zaprosi do współpracy Maćka Dąbrowskiego, ale nie ukrywam, że nie odejdzie od sportu. Chyba, że to sobie zostawi dla Weszło. A na nowym kanale zajmie się tylko i wyłącznie Natalią Janosz. Ja no żartuję. Nią się już chyba nawet nie zajmuje jej własna agencja. Można lubić lub nie lubić Krzysztofa Stanowskiego, natomiast na pewno nie można mu odmówić, że jest jakiś. A jakieś postacie nie tylko polaryzują, ale co najważniejsze, przyciągają uwagę. Osobiście już kiedyś mówiłem, co myślę o panu Krzysztofie. Tak, mówię panu, bo wbrew mojej twórczości czy plotkom na mieście, ze mnie kulturalny człowiek. Krzysztof Stanowski to świetny biznesmen, który ma wyczucie co do nastrojów i potrzeb widowni. Czy to umiał wcześniej, czy dopiero się nauczył w kanale sportowym, nie ma znaczenia. Ma to i dopóki będzie to miał, będzie znaczył się. Osobiście wolę jego pióro i styl niż gadającą głowę. Osobiście z wieloma jego wypowiedziami się nie zgadzam, ale jednej rzeczy mu nie zabiorę. Ma zajebiste zakola. Jeśli ci się film spodobał, zostaw komentarz o treści Sosna.